Dzisiaj zrobimy sobie test podkładu firmy Giorgio Armani i będzie to podkład w poduszeczce. Mój pierwszy podkład w poduszeczce. Jeśli chodzi o podkłady w poduszeczce, to nigdy ich nie testowałam, bo zawsze mi się wydawało, że one będą właśnie takie dosyć krótko się utrzymujące, zbyt mało kryjące. Nie wiem, takie miałam wyobrażenie, chociaż ja tak naprawdę nie używam mocno kryjących podkładów. Jakieś takie miałam wyobrażenie, że to jednak nie jest taki typowy podkład, zawsze się jej bałam, ale postanowiłam spróbować. No podkład jest nie byle jaki, bo luksusowej firmy, no i kosztuje także trochę. No kosztuje 299 zł w Douglasie, jest tutaj tylko 15 gram, więc tak naprawdę mniej więcej o połowę mniej niż w zwykłym podkładzie. Ale oczywiście ja go jak zawsze kupiłam na promocji. Pokażę Wam, jak on wygląda. Posiada lustereczko. Posiada taki śmieszny, gąbkowy aplikator. I powiem Wam szczerze, ja przyznam się, że już raz testowałam ten podkład, że ten aplikator jest świetny. To powiem Wam w trakcie aplikacji nieco więcej na ten temat. Tak wygląda tutaj, ja troszeczkę przymknę to opakowanie, żeby Was tutaj nie razić. Tak wygląda sam podkład. On ma tutaj taki wkład i ten wkład można dokupić za 219 zł, już nie za 300. Wyjmuje się go po prostu, jest taki plastikowy. Tutaj sobie, słuchajcie, trzymam taką osłonkę, bo zobaczcie, co się dzieje. I tu właśnie jest ta poduszeczka. Na stronie Douglasa są dostępne tylko trzy kolory tego podkładu. Mój jest w numerze 4, natomiast generalnie na całym świecie dostępnych jest 6 kolorów. Jak zwykle w Polsce wszystko jest okrojone. No chyba się już przyzwyczaiłyśmy wszystkie do tego. Także tak to właśnie wygląda. Ja Wam jeszcze tutaj powiem, co jest napisane w internecie na jego temat i przejdziemy do aplikacji. Troszkę sobie poczytałam, co jest napisane na stronie Giorgio Armani, a też, i też na stronie Douglasa, bo nieraz te informacje trochę się rozbiegają. Dużo tutaj jest takiego lania wody i takich pięknych opisów. Także powiem Wam tak trochę konkretniej, po prostu jest to oczywiście połączenie pielęgnacji z makijażem. Podkład ten zawiera ekstrakt z liczy, glicerynę i hialuronowy, dzięki czemu odżywia skórę i nawilża. I ma lekką konsystencję, idealnie stapia się ze skórą. Wygładza drobne linie i niweluje niedoskonałości. Ma być to dla nas taka druga skóra, pięknie wyglądająca, świeża, ma mieć rozświetlające wykończenie. Tutaj widzę na stronie Douglasa, że jest najpierw o rozświetleniu mowa, a później, że właśnie, że ma matowić skórę. Także to jest trochę sprzeczne. Aha, i ma mieć dobre krycie. I podkład dodatkowo zawiera filtr SPF 23. Także chyba wszystko już powiedziałam. Nie wiem dlaczego, ale jak patrzę na tą piękną puderniczkę, to od razu mi się kojarzy firma Cogento. Nie wiem, czy znacie Cogento. Jest to koreańska firma i ona produkuje uwielbiany przeze mnie podkład Aqua Foundation, który to dla Was testowałam, ale od czasu tego testu już tysiąckrotnie bardziej go polubiłam. Bardzo mi się jakoś kojarzy, nie wiem dlaczego i też mam jakiś sentyment do tej firmy. No, także tak jak mówię, opakowanie jest bardzo ładne. Przejdźmy teraz do aplikacji kosmetyku. Ja bym Wam chciała jeszcze tutaj zeswatchować kolor. Zobaczcie, tutaj na tej osłonce jakby widać ten podkład, że on ma takie tutaj bąbelki, że on jest właśnie taki dosyć płynny. Tak wygląda kolor. Ciężko jest go nabrać, bo rzeczywiście, słuchajcie, on jest taki, no jednak jest taki mocno płynny i taka lekka jest ta formuła. Odcień, mi się wydaje, jest dosyć neutralny. Taki, no nawet ładny, ale chyba nie bardzo ma żółte tony, ale też nie bardzo różowe. Powiedziałabym, że jest taki właśnie neutralny. Fajnie, że w tej puderniczce jest lustereczko, bo zawsze wygodnie się nakłada, tym bardziej, że cały czas tutaj trzeba trochę stemplować ten podkład. No i zaczynamy. Ja go tak tutaj przyciskam do tej siateczki. Podkład jest właśnie pod tą siateczką.
Muszę Wam powiedzieć, że ta gąbka cudownie rozprowadza ten podkład na twarzy. Daje takie bardzo naturalne wykończenie, pięknie wtapia podkład w skórę. Natomiast właśnie ja z nią miałam problem podczas aplikacji podkładu na nos. No, że ona jest jednak taka dosyć sztywna i tak ciężko się tutaj troszkę dostać te zakamarki, ewentualnie jakbym chciała dołożyć trochę produktu, to nie jest takie łatwe, ale generalnie patrzcie, i tak się często właśnie tutaj tym brzegiem nakłada i robię takie kreski, dlatego trzeba tak ją raczej używać na płasko. I tak, powiedziałabym, że krycie jest taki średni minus. Zobaczcie, jak on przepięknie wygląda na twarzy. Po prostu przepięknie. Jak druga skóra, rozświetlona, piękna. Dołożę sobie, słuchajcie, troszeczkę tego podkładu. Można trochę budować to krycie. Naprawdę ma całkiem niezłe krycie. I wydawało mi się, że Radam podkład w poduszeczce nie będzie miał jednak takiego krycia. Nie powiem też z drugiej strony, że jest ono jakieś super mocne, ale no jest całkiem porządne. Na pewno większych niedoskonałości, typu tutaj mam taką bliznę po jakimś wykwicie, to on tego nie przykryje, ale ja też nie oczekuję tego od podkładów. Jednak wolę, żeby one były lżejszej konsystencji, a takie rzeczy mogę załatwić po prostu korektorem. Ciekawa jestem, czy mogłabym go nałożyć beauty blenderem. Pewnie tak, musiałabym po prostu tutaj stemplować tym beauty blenderem. No i właśnie, tutaj gdzie mam najwięcej zaczerwienień, to mi jest ciężej to przybyć, ale to wiecie co, to też może wynika z budowy moich płatków nosa, że tutaj takie mocne zagłębienie i tam się muszę dostać, żeby ten kolor wyrównać. Bardzo naturalnie ten podkład wygląda na twarzy, naprawdę. W ogóle praktycznie nie widać, że coś na tej twarzy jest. Jedyne co, mam takie wrażenie, że jakby troszeczkę dłużej trwa aplikacja tą gąbką, a jakoś szybciej załatwiam te rzeczy beauty blenderem. Ale nie wiem, muszę potestować, sprawdzić. Może czasu nie będę mierzyć, ale skupię się nad tym. Jeśli chodzi o filtry w podkładach, to ja nie polecałabym liczyć tylko na kosmetyk kolorowy, dlatego że nie wiem czy wiecie, ale filtrów powinniśmy jednak dosyć sporo nałożyć na twarz, żeby one rzeczywiście spełniały swoją rolę i osiągały taki faktor, jaki deklaruje producent. I nie może być to taka cienka warstwa, sporo trzeba tego nałożyć. Natomiast podkładów kilogramami nie nakładamy na twarz, wiadomo, bo źle by to wyglądało. Także ja takie trochę traktuję z przymrużeniem oka i zawsze pod takie filtry, nawet jak jest SPF 50, to raczej staram się nakładać jeszcze dodatkowy filtr. Chociaż nie powiem, czasami zdarzało mi się zimą nakładać krem CC z Chanel, który ma właśnie SPF 50 bez filtra, ale to już było w takich, nie wiem, jakichś ekstremalnych sytuacjach, jak już naprawdę nie miałam czasu, żeby jeszcze czekać, aż się filtr wchłonie. No dobra, słuchajcie. Nałożyłam ten podkład na twarz. Strasznie jestem ciekawa, na ile on mi w ogóle starczy, bo tak jak mówię, jest go tutaj o połowę mniej niż w zwykłym podkładzie, także podejrzewam, że nie na długo. I tak, mówiąc jeszcze raz, podsumuję jeszcze raz. Widzę tutaj, że na nos trzeba go jeszcze będę za chwilę dokładać, bo nie przykrył mi tych zaczerwieni, ale to też wynika z tego, że po prostu mimo, że ta gąbka ma taki fajny kształt, że powinna się wszędzie dostać, no to nie jest to jednak takie proste,
żeby ją doklepać. Także zaraz tutaj zrobię to chyba po prostu gąbeczką. Na twarzy wygląda bardzo naturalnie, naprawdę wygląda jak druga skóra. Krycie ma taki średni minus, tak jak mówię, można trochę budować to krycie, naprawdę całkiem fajne jest to krycie i daje bardzo naturalny efekt. Skóra jest pięknie rozświetlona, czerwoności delikatnie prześwitują, delikatnie, bardziej takie właśnie blizny, jakieś tam rzeczy po jakichś krostkach. Na razie mi tutaj w linię nie wszedł, ale to zobaczymy później jeszcze za wcześnie na takie osądy. Widzę, że troszeczkę ten kolor różni się od mojej skóry na szyi. Jest taki troszeczkę bardziej ciepły, może bym powiedziała. Tak. I zaraz Wam się pokażę z bliska, żebyście zobaczyły. Jeśli chodzi o pory, słuchajcie, może one nie są jakoś ukryte, no bo wiadomo, jest to podkład rozświetlający, ale też nie widzę, żeby były jakieś specjalnie uwidocznione. Ja jeszcze sobie oczywiście zaraz wszystko obejrzę w świetle dziennym. Czuję, że to jest taki podkład pielęgnujący. Takie mam wrażenie, że właśnie on będzie taki bardzo komfortowy i nie będzie pewnie wysuszał cery. Takie miałam wrażenie właśnie po tym pierwszym dniu stosowania. Jednakże takie miałam wrażenie jeszcze, jako że ja używam retinol i miewam skórę czasami podrażnioną i wtedy reaguję na wszystkie kosmetyki, co po jakimś czasie przechodzi. Tak, tutaj właśnie w tym podkładzie, w przypadku tego podkładu miałam wrażenie, że trochę tutaj szczypią mnie okolice nosa. Właśnie co jest dziwne, tutaj właśnie okolice płatków nosa mi szczypią. Później to oczywiście przechodzi, ale no niemniej jednak jest to takie dosyć dziwne, bo zwykle jak mnie coś ma szczypać, to raczej tutaj w tych miejscach wokół ust. Aha, zobaczcie, nałożyłam się, że podkład, no widać, że on się troszeczkę utlenia, no jak zresztą większość podkładów, ale idzie w taką bardzo naturalną stronę, nie jest to żaden pomarańcz, to jest ogromnym plusem, jakby przeciwieństwo jest to podkładów drogeryjnych, które zwykle jak się utleniają, to do takiego mocnego różu albo pomarańczu. Palca sobie tutaj trochę umoczę i zobaczę, czy tu mi się w ogóle nabierze coś na ten palec, żeby... O! I chyba sobie już Beauty Blenderem tutaj doklepię. No, ale on, słuchajcie, nie zakrywa całkowicie tych moich zaczerwienień. Troszkę będę musiała sobie dołożyć korektora. Dobra, słuchajcie, te takie większe zaczerwienienia na większym obszarze tutaj płatka nosa są raczej przykryte. Te takie mniejsze, typu pęknięte naczynka, no to już będę musiała się wspomagać korektorem, bo nie ma innej opcji. Dobra, słuchajcie, ja sobie dokończę makijaż i widzimy się za chwilę.
No dobra, jestem, skończyłam makijaż i słuchajcie, muszę Wam o tym powiedzieć. Przypomniałam sobie, już wieki, wieki temu kupiłam ten rozświetlacz, to jest Smashbox LA Lights Blendable Lip and Cheek Color. Czyli taki rozświetlacz w sticku, ale on ma też takie kolory, które służą jako róż. I to jest akurat kolor Hollywood and Highlight. On daje przepiękny efekt, chyba widać go tutaj. On ma taki szampański kolor, zobaczcie. Taki bardzo naturalny, trochę minimalnie różu w nim widzę. Na pewno nie, tutaj nie wychodzi naprzód złoto. I słuchajcie, na takiej gwieździe daje piękny efekt mokrej tafli. Z drugiej strony ma taką gąbeczkę. W sumie to rzadko jej używam, ale czasami się zdarza. Nie jest zbyt tłusty, nie jest zbyt suchy. Jest taki, powiedziałabym, idealny. Trochę chyba dzisiaj przesadziłam z bronzerem, zapomniałam, jaki ten bronzer z Vivo jest napigmentowany i trochę zaszalałam, ale od razu Wam powiem, że zdecydowanie mocniej wygląda to w kamerze niż na żywo. O dziwo, bo zwykle jest odwrotnie. Także no, ten rozświetlacz jest super. A wracając do podkładu, no to muszę jeszcze raz tutaj zahaczyć o tą dziwną rzecz, o której Wam mówiłam, a mianowicie o to, że szczypie mi tutaj okolica nosa dookoła. I powiem Wam szczerze, że chyba jeszcze mi się to nigdy nie zdarzyło. Te podkłady, które używałam ostatnio, bo ja go używam z tydzień temu ten pierwszy raz, to podkłady, które później używałam, różne, raczej tego nie robiły. Natomiast widzę, że dzisiaj znowu ten podkład szczypie mnie wokół nosa. I tak jak mówię, jeśli coś ma mi podrażnić z tych kosmetyków, z kosmetyków w ogóle, z kolorowych, niekolorowych, to raczej w tych okolicach bardziej to odczuwam. Ale wracając już do wyglądu samego podkładu, powiem Wam, że wygląda ślicznie, naprawdę wygląda bardzo naturalnie. Ja mam trochę nadzieję, że właśnie taki lekki podkład nie podkreśli mi tutaj za bardzo tych moich suchych skórek, a ja mam dosłownie, słuchajcie, tutaj, szczególnie wieczorem, ta moja skóra wygląda jak skóra słonia, można powiedzieć, jak jakiś suchy step. Po prostu pęka mi tutaj, no pękają mi te skórki, staram się tą skórę nawilżać, ale no retinol robi swoje. Niedługo go zresztą będę odstawiać, bo już słonecznie się porobiło. Niedługo to słońce będzie naprawdę mocne. No ale póki co jeszcze te skórki są widoczne, ale i tak powiem Wam szczerze, że jest o niebo lepiej niż było zimą w tej kwestii. W każdym razie każdy podkład na tych skórkach mi się pod wieczór waży. Zazwyczaj to tak jest, natomiast zobaczymy, jak będzie z tym w ogóle, ciekawa jestem, jak on się będzie utrzymywał, bo właśnie tego się najbardziej obawiam, że takie komfortowe podkłady, właśnie typu tych poduszek, to takie pielęgnacyjne, one nie będą mi się za długo utrzymywały na twarzy, ale przypudrowałam go troszkę, tak jak widziałyście, pudrem z Kat Von D, Lock It, więc mam nadzieję, że będzie w porządku. No na tą chwilę efekt bardzo mi się podoba. Ten podkład naprawdę wygląda bardzo ładnie i naturalnie na skórze. I zobaczymy, słuchajcie, wieczorem, jak on się po prostu utrzyma, wtedy go już całkowicie podsumuję. Teraz, słuchajcie, mamy godzinę 13:02. Także od tej godziny zaczynamy test i widzimy się wieczorkiem. Buźka! Hej, jest godzina mniej więcej 21:30, także podkład mam na twarzy około 8,5 godziny i powiem Wam, że nie mam niestety najlepszych wiadomości. No, skóra już mniej więcej 3 godziny od nałożenia zaczęła się przetłuszczać i to w taki niefajny sposób, że generalnie wyglądała na taką zmęczoną, jakby już może nie po całym dniu, ale przynajmniej po połowie. Widać było zdecydowanie bardziej pory. Tutaj jakoś tak mi się posadzał, słuchajcie, trochę na tych suchościach i podkreślał mi lekko tutaj te linie uśmiechu. Mimo, że on się specjalnie może w nich nie osadził, ale jakoś mam takie uwydatnione te linie tutaj. No powiem Wam szczerze, że nie wygląda to za ciekawie. Widzę, że tutaj mam pościerany bronzer, ale to się w sumie to w przypadku wielu podkładów dzieje. Nie wiem, no ja będę go jeszcze testować z różnymi pudrami, to na pewno. Może jego trzeba bardziej przypudrować, ja za dużo tego pudru nie nałożyłam. No nie wiem, nie mogę powiedzieć, że mi się zważył tutaj na tych suchych skórkach, ale na pewno są one podkreślone, są one nieco widoczne, chociaż były podkłady, które robiły to bardziej. No troszeczkę mam takie popodkreślane jakby te linie i załamania skóry.
No ale najgorsze, słuchajcie, jest chyba to, że on się tak trochę szybko jednak przetłuszcza. No właśnie tego się najbardziej obawiałam w tych podkładach, że jednak ta pielęgnacja tutaj chyba przeważa. Że jest to jednak bardziej może produkt pielęgnacyjny niż taki dobrze utrzymujący się na twarzy. Chociaż jak czytałam opinie dziewczyn za granicą, to uważało, że to jest najlepszy podkład w poduszeczce, najdłużej się utrzymujący, także aż strach pomyśleć, jak to jest z całą resztą. No jednak ten podkład trochę kosztuje. Wiecie, to na pewno swoje robi sama marka. Chyba bym go nie kupiła drugi raz za taką cenę, powiem wam szczerze. No ale wiecie, to jest moje, powiedzmy, drugie wrażenie. Ale tak szczerze wam powiem, że dopiero naprawdę dzisiaj się tak mocniej przyglądałam. Także ja jeszcze oczywiście dam mu szansę, potestuję go z jakimiś innymi pudrami. Nie wiem, może z jakąś bazą pod spodem, ale no na tą chwilę to... Nie jest to podkład na pewno, który bym nałożyła rano i poszła do pracy na cały dzień. To na pewno. Raczej na takie dni jakieś luzackie, gdzie jadę coś załatwić, potem wracam do domu i tak dalej, i tak dalej. W takie dni, kiedy jestem w stanie kontrolować, bo kiedy jestem zwykle, kiedy jestem poza domem, to raczej nie mam czasu i głowy, żeby jeszcze kontrolować swój makijaż. Także tak. To tyle, słuchajcie. Oczywiście dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Buźka!